Witam serdecznie, Mati Kasny z tej strony, wasz ulubiony youtuber. Jeżeli tutaj wlądowałeś... Można sobie spłynąć kajakiem do Jeziora Starskiego. Ta droga, ogólnie powiem wam, że w sezonie, mamy w sumie sezon, ale jest godzina bardzo wieczorna, ale taka godzina między 10 a 17, no nie idzie tu przejechać, to jest jedyna droga, którą można się dostać nad morze. I wszystkie te boczne nigdzie nie prowadzą. To jest jedyna droga z Nowęcina i z tych rejonów Koronda, żeby dostać się nad morze, więc tu taki młyn, że sobie nie jesteście w stanie tego wyobrazić. Po lewej stronie, kochani, widzimy ogródki działkowe RODOS. Tak, to są ogródki działkowe RODOS, które są w każdym większym mieście. I wiecie co? Tutaj sobie wszyscy pokupowali i z tego co widzę, każdy wybudował sobie taki domek. Więc powiem wam, fajna inwestycja. Takie ogródki wydaje mi się, że nie są zbytnio drogie. O, tutaj mamy kościół, a za kościołem jest Muzeum Morskie. Nie byłem w tym muzeum, bo niestety nie miałem czasu, więc wiecie, jeżeli ktoś tam był, niech napisze w komentarzu, czy coś tam ciekawego jest, bo widzę, że czasami ktoś tam siedział, ale to ja tam nie jestem jakimś wielkim fanem muzeum, więc wiecie. Wydaje mi się, że lepiej ten czas spędzić w porcie, na rybce, nad piwkiem, nie wiem, nad morzem. Bam, bam, bam. Będziemy zaraz dojeżdżać do tego Ronda. O, pokazałem przejść moim znajomym. Tak, dokładnie. Oni tam też chodzą z naszego pensjonatu. A my śmigamy dalej. O, tutaj pani chce przejść, ale nie... Nie będę jej przypuszczał. Tak jak w pełnym... Nigdzie nas nie zaprowadzą. To jest jedyna droga główna. I teraz spójrzcie, dojeżdżamy do tego... Ronda, w lewo możemy uderzyć na Nowęcin, my się tam przejedziemy, po prawej mamy Park Dinozaurów, tak dokładnie, Park Dinozaurów, ale niestety powiem wam, też się tam nie udałem, bo wejście kosztuje 85 zł, więc wydaje mi się to cena z kosmosu. Wolałem sobie wypożyczyć ten skuterek i wszystko objechać. Wiadomo, że taniej by było rowerem, ale powiem wam, że strasznie bolała mnie noga, ponieważ będąc w sandałach, uderzyłem w taki wielki kamień. Nie wiem, czy miałem stuczone, czy nie wiem, ale tak mnie napierdalało, że no nie byłem w stanie jechać tym rowerem. O, tu jesteśmy w Nowęcinie. Proszę spojrzeć, jak ludzie daleko mają z Nowęcina na plażę, a tak naprawdę tu jest też pełno pensjonatów, domków i tak dalej, więc powiem wam, jeżeli kiedyś pojedziecie do Łeby i ktoś napisze wam, że Łeba, Nowęcin, pensjonat i za dobrą cenę, zastanówcie się dwa razy, bo tą drogę, którą przebyliśmy teraz tym motorkiem, musicie przebyć pieszo z parawanami. Nie ma innej drogi na plażę. Można jeszcze tam lasem i łąkami, ale to wychodzi na to samo. To jest tutaj jedyna droga utwardzona na plaży, więc się dwa razy zastanówcie, jeżeli ktoś wam zaproponuje Łeba Nowęcin. Jak tu widzimy, jeszcze dużo terenów do zagospodarowania. Po prawej mamy jakieś pensjonaty, domy. Wiecie co? Chciałem się tu kiedyś wybrać. Latem jest ok. O, kochani, teraz mamy policję po lewej stronie i znajdujemy się na głównej ulicy w Łebie. To jest tak zwany deptak. Mogą się tu poruszać tylko takie rowerki elektryczne jak ja, rowery bądź osoby piesze. I teraz sobie śmigamy prosto do portu. Zobaczcie, jak piękne. Ile ludzi tutaj sobie spaceruje. Oj, samochód jednak jedzie. Ale to chyba jakiś miejscowy albo mieszkaniec, bo ogólnie jest zakaz na tej drodze. Jak widzimy, wszędzie są poustawiane hopy i takie tutaj leżące policjantki. O, tutaj mamy jakiś urząd. O, widzimy, proszę spojrzeć. Są hopy, zakaz wjazdu. Jedynie dla elektrycznych rowerów. Jak tu... Jak ja taki posiadam. Aż się zacząłem ją. Dyna. Proszę spojrzeć. Widzicie, ja ją minę, bo niestety miałem.
rodzice sobie przychodzą, dzieciaki mają mega frajdę. Niestety temperatura była 40. Więc jeżeli ktoś ma... Muzeum Motylarstwa. Tym muzeum nie polecam. 15 zł wejście do... I znów się zawiesiłem. Jeżeli ktoś lubi zasuszone motyle, no to może się tam wybrać. A my tutaj przejeżdżamy prawo-lewo, przejeżdżamy prosto i zaczyna się port. Tutaj zaczyna się takie centrum Mueby. Zobaczcie. Gęsto, często, pełno wszystkiego, żabka po prawej. My dojeżdżamy do mostu, na którym odpływają się pod tym mostem spływy kajakowej. Po lewej już jest port. Tutaj dobry kebab turecki, polecam. Bardzo duże porcje. I powiem wam, że bardzo dużo ludzi. Tu już można sobie po lewej zobaczyć. O, mały cyganek tutaj napiernicza na akordeoniku. No jak pięknie nam gra, wspaniale. Muzyczka, ślata ta. Powiem wam, że chyba nigdy nie grał tak rzempoli. Tutaj już mamy port, tutaj sobie można stateczkiem popływać. A po prawej można z kajakiem sobie spłynąć do jeziora Sarpsko. A my będziemy teraz skręcać w lewo. I jak widzimy, tu są kebabki. Pyszne kebabki, lody. Tak, musimy migaczem, bo to jest wszystko jedno kierunek. Cyk, jest, przejechaliśmy. Takie drewniane, a reszta ma... I cyk, jedziemy sobie dalej, pojedziemy do falochronu, potem jeszcze skręcimy w centrum i tak sobie to wszystko zobaczymy. Kochani, oczywiście, no ogłoszenia parafialne, jeżeli możecie, no to zostawcie tam dalej, o widzicie tam, koło wodniste, to jest diabelski młyn, i tam jest drugie wesołe miasteczko, trzecie wam później pokażę. Kochani, jeżeli możecie, zostawcie subskrypcję, łapkę do góry, no strasznie mi na tym zależy, wy nic nie musicie robić, nic to nie kosztuje. Dziewczyno, chłopaku, jak już oglądasz ten filmik, daj tego suba, daj dzwoneczek, ja będę mega szczęśliwy, bo strasznie mi na tym zależy, chciałbym, żeby ten kanał był bardziej rozpromowany. Widzicie, że tych widzów jest troszkę ma... O, patrzcie, tutaj pani się zagapiła, bo patrzyła, ile ludzi wydali na tę kostkę. O, tam po lewej mamy wesołe miasteczko, tu cały czas są kutry, tam po lewej można rybki kupić po drugiej stronie, jakby ktoś wyjeżdżał z ryby, a my śmigamy dalej na falochron. Więc kochani, już kończę te moje opowieści dziwne. Jeżeli wam się nie podoba, no to dajcie kurde łapę w dół, żeby coś tutaj się ruszyło z tym filmem. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to tak naprawdę już jest 3/4 filmu, więc tak sztos dla ciebie, że wytrzymałeś.